Chciałem się zapytać, bo już jakiś czas minął od tego, kiedy wygrałaś. Tak. Jak się zmieniło twoje życie? No tak naprawdę wszystko się zmieniło, całe moje życie. Przeprowadziłam się do Warszawy. Doszło mnóstwo nowych obowiązków. Oczywiście, które kocham wykonywać, bo było to moje marzenie od dziecka. No i jestem po prostu wdzięczna i wciąż tak naprawdę nie mogę uwierzyć w to, że to się wydarzyło i że mogę spełniać teraz swoje marzenia. A spełniasz się w modelingu? Powiem szczerze, że nigdy wcześniej, przed konkursem, nie miałam w ogóle doświadczenia, jeśli chodzi o modeling. Więc ja po prostu byłam takim świeżakiem, jak tam wystartowałam. Tak naprawdę tam się wszystkiego uczyłam, bo jakieś profesjonalne sesje zdjęciowe to tam. Oczywiście zawsze miałam do tego smykałkę, bo jak byłam dzieckiem, to zawsze tata zdjęcie, ja jak mała dziewczynka, ja pozowałam, więc tam miałam takie doświadczenia, ale w modelingu nigdy nie byłam. A powiedz mi, dużo pokazów mody? Dużo pokazów, ale teraz najczęściej właśnie jako gość jestem. A ta korona, którą teraz nosisz, wiąże się z jakimi obowiązkami? No jest na pewno i trzeba charytatywnie pomagać. Trzeba się znajdować w różnych miejscach. No raczej to po prostu są wydarzenia różne. Trzeba pomagać, trzeba... No jest mnóstwo obowiązków. Naprawdę ciężko byłoby mi teraz to wszystko wymienić, bo ja myślałam szczerze, że to też będzie troszkę inaczej wyglądało. Musiałam się z tym zmierzyć. A jest jakiś plan na czas po oddaniu korony? Znaczy ja bardzo marzę, żeby pracować w telewizji. I powiem szczerze, że biuro Miss Polonia pomaga mi brać lekcje, które pomogą mi się ładnie wysławiać. I mam nadzieję, że mi to pomoże później w przyszłości właśnie. Bardzo marzę, żeby w ogóle mieć swój program telewizyjny, więc będę się starać do tego dążyć. Zobaczymy, co wyjdzie. A program twój wymarzony miałby być związany z czym? Bardziej taki lifestyle'owy, takie porady. Jeśli chodzi na przykład o makijaż, interesuję się też makijażem, interesuję się sportem, jazdą konną. Gdyby była taka możliwość, na pewno bym wymyśliła coś takiego, żeby zainteresowało całą Polskę. A powiedz mi dzisiaj, jak myślisz, kto tutaj wygra? Zobaczymy, wszystko się okaże, ale już nie mogę się doczekać.